Fundacja Sądecka już od 24 lat zajmuje się zbieraniem darów dla najuboższych. Nie jesteśmy jedyną organizacją, natomiast najdłużej trwającą organizacją działającą w tej właśnie takiej akcji. W ciągu tych 24 lat obdarowaliśmy, to nie my jako fundacja, ale państwo, mieszkańcy Sądecczyzny obdarowali swoimi darami wiele osób będących w potrzebie. W ubiegłym roku mogę tylko powiedzieć, że zebraliśmy blisko 23 tony żywności. 1700 osób zostało obdarowanych tymi paczkami żywnościowymi. Brało udział 1200 osób ze szkół, z organizacji, nauczycieli, pedagogów, z organizacji różnych, prawda, i zwykłych wolontariuszy, którzy nawet nie chcieli wyjawić swojego nazwiska, działając tylko, że tak powiem, społecznie. W 90 sklepach znajdziecie Państwo wolontariuszy mających taki identyfikator. Akcja Serce Sercu trwa na terenie Sądecczyzny, Ziemi Limanowskiej i Gorlicach od 1 grudnia, czyli od jutra, do 20 grudnia. Przez ten czas znajdziecie Państwo wolontariuszy stojących w sklepach, pracujących bardzo ofiarnie, ale mających taki identyfikator. Następnie te dary, te artykuły spożywcze przewozimy do magazynu, gdzie pakujemy do specjalnych opakowań. Proszę Państwa, to jest worek pusty w tej chwili, ale czeka na wypełnienie. Taki worek zawiera 15 kg żywności średnio. 1700 osób otrzyma taki dar. W Państwa rękach jest to działanie. Pomóżmy sobie nawzajem. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia w sklepach.